Hej ludziska, z tej strony Donaroto, kolejny odcinek Starego Ptora i Kamień Filozoficzny. Rozpoczynam z menu głównego, ponieważ czeka nas teraz mecz Quidditcha. Gryffindor walczy z Ravenclaw. No i wiadomo, że jak rozpoczniemy sobie nową grę, no to od razu będziemy w środku akcji, także nie chciałem właśnie zaczynać, wiecie, wtedy odcinka, tylko wolałem sobie na spokojnie go rozpocząć. No ale co, już rozpoczęliśmy, więc startujmy. A, dobra, jeszcze z przypominajka. And Hermione returned to the Gryffindor common room and discussed the strange goings-on at Hogwarts. Harry suspected that someone had released the troll to distract everyone so that they could get into the forbidden corridor. There wasn't much time to think about who was behind this, especially since Harry was busy preparing for the second Quidditch match against Ravenclaw. Welcome to Quidditch! I'm your commentator, Lee Jordan. It's Gryffindor versus Ravenclaw. Let's play Quidditch. This... No właśnie, o tym mówiłem. Lecimy w takim razie za tym całym... Jak się nazywało? Snitch? Snitch po prostu na język polski, ale nie wiem jak to jest po angielsku. Nie pamiętam nazwy angielskiej na to coś. Nieważne. Czekajcie, to nie jest to. Chwila. Gdzie jest nasz Snitch? Gdzie jest nasz Snitch? Tutaj. Tu. Widziałem go. A, tędy pędzi. Jesteśmy i my. Tam ktoś z Ravenclaw próbuje się do niego dostać, ale spokojnie. Szybko. No. Chwila, moment i będzie nasz. Kurde, ej, dużo trudniej jest teraz to zdobyć niż wtedy, kiedy walczyliśmy przeciwko... Nie pamiętam, chyba przeciwko Slytherinowi. To wtedy akurat było dosyć to proste. Teraz, jak widać, trochę ciężej jest się do niego dobrać. No, tak blisko jestem i nie jestem w stanie. Come on. Dobra, ten też gość nie odpuszcza zupełnie. A ten Snitch całkiem niezły tej, kurde, wygibasy robi. No, prawie. Dalej, Potter. Się trochę przybliżam za bardzo do mikrofonu. Taki zestresowany jestem, nie no, dobra, przesadzam, aż tak to nie. No, no jestem! Gro! Dalej. Ja pierdzielę, nie spodziewałem się, że aż takie problemy tutaj będą. Naprawdę myślę, że to będzie chwila, moment i Snitch będzie nasz. A tu się, kurde, męczę i męczę z tym. O, nareszcie! W ogóle zobaczcie, jak myśmy mieli mało życia. Prawie, że to sfejlowaliśmy. Thanks to Harry's skill as a seeker, Gryffindor won the Quidditch match against Ravenclaw. Harry, Ron and Hermione spent most of their free time in Hagrid's hut, trying to convince him that he couldn't keep Norbert his beloved dragon. Eventually, after much coaxing, Hagrid agreed. Harry unwrapped the unexpected Christmas present. Something fluid and silvery slithered out. It's an invisibility cloak, said Ron. They're very rare. There was a note with the cloak. Your father left this in my possession, Harry read. Use it well. A very Merry Christmas to you. Harry tried on the cloak, while Ron and Hermione helped to prepare for the climb up the tower. Be careful, Harry, said Hermione. You can't stay invisible while you cast spells. Filch might see you. With Norbert safely bundled up, Harry set off for the tallest tower. He hoped that the cloak would conceal him from Filch and his cat, Mrs. Norris. What's that? No okej, okay. Etap skradankowy się szykuje. Odzyskaliśmy nawet życie, fajnie. Chociaż nie jestem pewny, czy tak akurat życie jest mi potrzebne. No dobra, widzę, że na górze są fasolki, więc dostańmy się. Albo jednak nie. Jednak się dostaniemy, czyli jakoś inaczej będzie to trzeba zrobić. Ale tak, ważna uwaga. Jak rzucamy czar, no to pelerna niewidka przestaje działać. I też nie możemy zbyt blisko podchodzić Filcha, no bo odkryje nas. O! Schody. Tego się nie spodziewałem.
w tym miejscu, ale dobra, to już wyjaśnione jest, w jaki sposób mamy się dostać po te fasoleczki. I też na loadingu widziałem, że jest jedna karta tutaj do zdobycia, nie wiem ile tutaj było tych ukrytych miejsc, ale to jest taka rzecz bardziej drugorzędna. Przede wszystkim oczywiście zależy nam na kartach. Dobra, pierwszy pokój z głowy, jest zapis gry i świetnie, to mi się podoba. Mhm. Co ty gadasz? Co ty masz tutaj za kryjówki, chłopie? Właśnie, w sumie, kurde, nie nakierowałem w ogóle na żadne... No, na żadną biblioteczkę nie nakierowałem. A mogłem być może użyć tam Alahamory. Tutaj wątpię. Raczej jak już, to by musiała być biblioteczka jakaś przy ścianie. Która by tam, wiecie, odsłoniami jakieś ukryte miejsca. A tutaj te biblioteczki, no to nie. On coś tam podejrzewa. On podejrzewa, że ktoś tutaj jest. W sumie ciekawe, że się domyśla. W końcu jakby nie było, no raczej by na zwyczaju. Gdyby ktoś tutaj był, to przecież sprawdził każde miejsce i może sobie stwierdzić, że nikogo tutaj zdecydowanie nie ma, no bo, wiecie, nikogo nie widzi. A dobra, no rzeczywiście, ktoś mu otwiera drzwi, więc być może nie jest to takie głupie, że coś podejrzewa, że jest nie tak. Ale też jesteśmy jednak w Hogwarcie, w szkole, gdzie kurde duchy sobie normalnie chodzą, więc równie dobrze to by mógł być jeden z duchów. A on od razu mówi, że no jakiś uczeń, że cię dopadnę. Mały uczniu, czy jakoś tak tam powiedział. Raczej nie ujął tego słowa nie mały uczniu, ale dobra. Niech będzie, że tak właśnie powiedział. Chwila. Czy tutaj przypadkiem czegoś się da zrobić? Nie da się. Zatem lećmy w to miejsce. Kolejne zapisiki. A, dobra, ja nie mogę nic tam zrobić, ale on może. W porządku, czyli pewnie na następnym etapie znów go spotkamy. Niech i tak będzie. Ma chłop nosa, nie ma co. Ma chłop nosa, bo wie kiedy ma przechodzić między tymi biblioteczkami. O kurde. Nie wiem jak to się stało, że się nie strzaił, ale spoko. Lepiej dla mnie. Czyli tak, możemy wejść właśnie na górę tamtędy. Tutaj Alahamory użyliśmy, on tam pobiegł, fajnie. Czy teraz mogę jednak iść na górę? Tylko właśnie, pytanie. Czy chcę iść tutaj na górę? Chcę iść na górę, oczywiście, że tak. Fasoleczki same się nie zbiorą. I zobaczcie. A, mogę stąd walnąć? No chyba nie. Dobra, czyli tutaj jedne mamy to. Now, how can I get up there? Harry, już to odkryłeś. Daj spokój. Więc teraz biegniemy tutaj. No i tak się dostaniemy. Tylko tak, kurde, gdzie ta jedna karta może być? Na razie... Mam nadzieję, że jej nie ominąłem. No myślę, że nie, chociaż... No nie wiem. Różnie może być. Okej. Kamera mi też wskazała właśnie to miejsce tutaj na górze. A, dobra, bo tam jest kolejny ten przycisk, w porządku. O, GG. No. No one gets past Argus Filch and makes a fool of him. Unlucky. Unlucky, ale teraz wiemy już co jak. Czyli najpierw Alahamora, teraz szybko to i wypierdzielaj stąd Harry. Zaraz, on może biegać. Właśnie, kurde, on może biegać na tych filmikach. To jest najgorsze. Słucham? Jak on się nie szczaił? Nie wiem, ewidentnie mnie farta. I to spora jego farta. Teraz tutaj szybko to zniszczmy. I skakuj, Harry. Harry Portier. Where are you, you sneaky slime? Może tędy przejdźmy. Prawie. Zaraz bierzemy sobie tamtą fasolkę.
tak w końcu będziemy musieli zejść na dół. Dobra. Intruder! Nie, intruder. Jeszcze z tej zostań. Drzwi się otworzyły. O, właśnie. Dobrze, że tutaj nie ma kotki, bo z kotką mogłoby być więcej zabawy. Chociaż nie jestem pewien, czy kotka się przypadkiem nie pojawi potem. Być może tak. No dobra. Góra znów jest otworzona. Filcza widziałem po prawej i świetnie. Teraz tutaj weźmy tą fasolę. Nie odpuszczę żadnej. O, ledwo. Tak, tam zablokowana, ale tutaj znowu przycisk. Okej. Chyba coś mamy pominięte. Chyba, że może tam muszę iść najpierw, dopiero potem będę mógł coś jeszcze tutaj zrobić. W sensie dopiero potem się mi to odblokuje. No bo kurde, podejrzane to jest. Wątpię, żebym musiał gdzieś stanąć po to, żeby to się otworzyło. No, takich motywów tutaj nie ma. Przynajmniej tak mi się wydaje. Kurde, no ale mam wrażenie, że jak ja tutaj stanę, to to się zamknie. Na razie jest otwarte, ale chyba do czasu. O, nieważne. Jednak dopiero teraz się to otworzyło, to spoko. Czyli to nie jest żaden sekret. Tam musimy iść tak czy inaczej. A szkoda, bo już miałem nadzieję na karciochę. To jest w ogóle śmieszne, że są tutaj dwie te pary drzwi. Po co tutaj to jest? I tak to jest zamknięte. Okej. Czyli ścieżka na górę została otwarta. W porządku. Filcz, ty nie zwracaj uwagi w ogóle na to, że ktoś użył Lumos. A być może ty, Filcz, tego nie jesteś w stanie zobaczyć. Nie wiem do końca, jak to działa. Czy tylko osoba rzucająca czar jest w stanie zobaczyć te rzeczy, czy każdy? Raczej obstawiałbym, że każdy, ale... No nie wiem. Aż tak się nie znam. Czy tak, mamy Lumoska kolejnego. Tam jest następny gargulec. A to, co robi, odblokuje pewnie drzwi. Oczywiście. Jasne, że tak. Przecież nie mogło być tak pięknie, że on zostanie w tamtym pomieszczeniu i będzie mnie szukał. Domyślił się, że coś jest nie tak. Że długo nikogo nie słyszał i poszedł dalej. No dobra. Czyli tak, teraz tędy znowu. Okej, okay. I tutaj jeszcze za nami jest jakieś przejście, tak? No... Tak, tylko właśnie, czy tam jesteśmy w stanie doskoczyć? Odnoszę jakieś wrażenie, że nie. Tak, coś mi podpada, nie wiem co, ale coś mi podpada, że tam nie jesteśmy w stanie skoczyć. O, nie, zdecydowanie. Być może później się to nam odblokuje? Skoro na razie nie jestem w stanie, no to nie jestem w stanie. Lećmy zatem dalej. A, no tak, no przecież tu jest... Ary. Ty czopie. Jeszcze raz. Nie wiem, czemu się nie złapał, przecież... Spokojnie byłem u krawędzi, ale no dobra, nie to nie. Jak uważasz, Harry? Nic się złego nie stało, bo możemy szybko nadrobić. Dobra. Teraz powrót. Szyb.
Szybki miał być powrót, a nie taki na sam dół. Oj, 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 to skakanie, powiem wam, że tak jakoś 2 na 10 mi wychodzi. Ale też jest wina Harego, nie moja. To wszystko wina Harego. Ja pierdzielę, już myślę, że znowu zlecę ten głupi rej. Ok. Ja pierdzielę, Harry. Masz szczęście, że tym razem się zapałeś. Nie wiem, co bym ci zrobił, chłopie. O! Jak myślicie, mogę zaskoczyć? Tutaj alahamorka jest. Tam była skrzynia. I tu jest zapis gry, czyli tutaj zdecydowanie będzie trzeba iść. Czekajcie. Zróbmy to. Zeskoczę na dół najwyżej. Będzie to powtarzać, ale mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. I na szczęście nie ma. Czyżby karciocha tu była ukryta? Tak jest. Świetnie. To już jest chyba 22 karta. Kurde, jakąś mam chrypkę. Jeśli słyszycie mnie jakoś inaczej niż zazwyczaj, no to sorry, ale nie wiem, jakoś teraz tak mnie wzięło. Zaraz sobie odkrztuszę to. To było to? Helga Hufflepuff, współzałożycielka Hogwartu, jej nazwisko nosi jeden z czterech domów. Czekajcie, się na chwilę zmutuję, żeby sobie odkrztusić. Dobra, powinno być lepiej. Więc kontynuujmy. Teraz znowu będzie trzeba tam się spinać. Ja pierdziele, gro. Czemu ty mnie tak nie znosisz? No nic. Helga Hufflepuff jest dobyta. Zdobyliśmy też kartę Gryffindoru wcześniej. Nie pamiętam, jak się on nazywał. Grigor jakiś tam Gryffindor. Salazar Slytherina chyba jeszcze mamy. No i nie mamy tak naprawdę tej karty z Ravenclaw. Także zdecydowanie jeszcze ją zdobędziemy. Jakie są dwie kolejne karty, to nie wiem. Myślę, że ostatnią kartą może być karta należąca do kogoś z rodziny Potterów. Na przykład, nie wiem, Lily Potter, ten cały ojciec Pottera, nie wiem, czy on się nazywał Richard, czy Henry, czy jak mu tam było, nie pamiętam. Może jeszcze jakoś inaczej. A ewentualnie może to być też karta Harry'ego Pottera. Chociaż chyba na to za wcześnie, ale no nie wiem. Zobaczymy, jaka będzie ostatnia. Raczej w tym odcinku nie skończymy gry, więc pewnie się w tym odcinku nie dowiemy. Dopiero w następnym. Ale jednak się dowiemy. Tutaj lepiej nie spaść. Tyle mogę powiedzieć. Tak, wcześniej mogłem sobie pozwolić na te fejle, na spadnięcie w dół. Tak, w tym przypadku już nie. Na szczęście tutaj Harry też się chwyta krawędzi, kiedy jesteśmy pod skosem. To jest taka fajna rzecz, której raczej nie oczekiwałem od tego typu gry. O kurde, mam przerąbane. A może nie? A jednak spoko. Już byłem pewien, że mnie złapie, ale easy. Ale musiałem oczywiście pobiec w złe miejsce. Tutaj się nie da nic wyczarować. Niestety nie. Czyli tak, ewidentnie pobiegłem w złe miejsce. Teraz jakby ciebie tutaj wykiwać, koleś? O kurde! Powiem tak, szybki jest. Bardzo szybki jest. No cóż. Jeszcze raz. Tym razem od razu pobiegniemy sobie na lewo. Jak już wlecimy na górę, więc też nie będzie ciężko go ominąć. Myślę, że czasowo wyjdzie nam na jedno i to samo, bo gdybym się nie dał złapać, to tak musiałbym czekać, aż on będzie robił kółko w drugą stronę. Ale właśnie, zaraz tam widzę teraz miejsca do zniszczenia wazonów. A nie, zaraz, to jest po drugiej stronie. Never mind. Te wazony były po drugiej stronie, a nie tutaj. A czekajcie, bo też może... Może tutaj coś jest. O, ja pieprzę, no nie wierzę. Where are you, you sneaky slug? I'll catch you. Yes, I will. Chłop jest mega wyczulony. Na jakikolwiek dźwięk. Chciałem zobaczyć, co się znajduje w tamtym pomieszczeniu, skąd on wracał, a skąd przyszedł, ale no już widzę, że nie. Chociaż? A, dobra. Okej. Okay. Do you think I'm blind?
I'm not letting anyone into that tower tonight. Mhm. Tak się chcesz bawić? No dobra. Czyli tak, po tej stronie rzeczywiście nic też nie było. Okejka. Tak szczerze, wydaje mi się, że może bym dał... A. Thieves, you'll be banished for this. That could come in handy if I have to distract Filch along the way. Tak, czyli to będzie rozwiązanie tej łamigłówki polegającej na tym, by przejść do wieży. A tylko, że on teraz patrzy na mnie. Czy on mnie zobaczy? Nie, spoko. Harry. Ja cię proszę, rzuć tym cholernym zaklęciem w dobre miejsce. O Boże, to czarowanie w tej grze. Dziękuję. Ron's brother Charlie had arranged to collect the dragon from the tower and return him to Romania. Dobra, czyli teraz powrót. I znowu się te dzbanki odnowiły, fajnie. Ale mamy teraz kolejną kartę też dostępną, więc prawdopodobnie będziemy wracać inną ścieżką, albo... Albo no nie wiem. Może tą samą ścieżką, ale wiecie, będziemy mieli jakieś nowe pomieszczenie odblokowane? Nie, nie sądzę. Raczej inną. Czemu ty się tam, chłopie, zatrzymujesz? Nie wiem, co on odwala. Chyba ewidentnie nie chodzi o to, co? Jeszcze raz spróbuję, ale... Nie. Więc po prostu muszę czekać, aż on przejdzie raczej na drugą stronę mostu. Stąd też nie przeskoczę, przecież tam i nie ominę go. Więc cierpliwość jest cnotą. W tym przypadku. A zaraz. Czy tutaj czegoś... A. Niewidzialna ściana. W porządku. Coś, z czego twórcy bardzo często korzystali w tamtych latach. Te przeklęte, niewidziane ściany. O nie. Mrs. Norris. I could have sworn I heard footsteps in here, but... Nie, bleh. Let's check the library, my sweet. Pani Norris. Dobry kotek. Fajnie, że sobie stąd poszli. Być może odwróciła uwagę Filcha nawet. Być może specjalnie to zrobiła. Nie wiem. W każdym razie... I tak musimy za nimi cisnąć. Niestety... Tak się nie robi. Filch, nie zamyka się drzwi przed nosem. Ej, w ogóle Filch się teleportował. Aha! I've heard you for sure this time. Quick, Mrs. Norris. You keep watch from above. No właśnie, jaki skok to był. You'll not get past me now, you rotten little gutter snipes. Okej. Czyli pani Norris będzie na górze. No a my się tutaj musimy bawić z nimi oboma? Chcę teraz odmienić, kurde, jak to jest kotek. Nie wiem. Niech będzie oboma. Albo, nie wiem, obojgiem. Nie mam pojęcia, jak to się odmienia teraz w tym przypadku. Tylko zaraz, czy tam mogę wskoczyć? O kurde, ty! Co ty gadasz? Nie, wcale mnie tutaj nie było. I tam coś jest? Tam jest jakaś książka, ale... podejrzane. Myślę, że tam też się jakoś dostać. Być może da się tam właśnie kliknąć w... coś. Sprawdzę to szybko. Chcę potem nie żałować, ale nie, no dupa. Nie da się.
na książki też sobie nie kliknę. Okej. Gdzie jest teraz pani Norris? Czy ona po prostu znikła, czy co? Przecież była tutaj. A, dobra, spadła na dół i się zbugowało. Lepiej dla mnie. Nie będzie mi przeszkadzać przynajmniej. Chociaż myślę, że jak przejdziemy do następnego terenu, to znowu będzie taka sama sytuacja, że już się odbuguje. Zobaczmy jeszcze pod schodami. No nie. Z sobą nic nie zrobimy. Okej, okay, nie strzaił się. Intruder! Jednak się strzaił. Nice try. Za obrazem nic się nie kryje. Gdzie pani Norris? Gdzie pan Filch? Nieważne. Odejdź, gościu. Teraz jakoś... Aha, teraz pani Norris też będzie chodzić dołem, co? Nie wiem, czy mi się to podoba. Dobra, czyli tędy dostaniemy się wyżej. O! Hello again, Harry. How's the bean collecting? Friend George are up to their usual tricks, I presume. I heard about your Quidditch victory. Yes, well done, Harry. On to the cuppy, what? Kurde, jak się nam zapytało o to zbieranie fasolek, to już myślałem, że nam zaproponuje kartę. W zamian za fasolki, ale no niestety nie. O! Kolejny raz. Pani Norris się zbugowała. O-o. Nie zwracaj uwagi na mnie. Teraz ludziska, powiem wam, że chyba nie. Chyba tędy nigdzie się nie przedostaniemy. Fuck. A mnie wystraszyła. Nie widziałem jej kompletnie. No dobra, jeszcze raz tam szybko podejdziemy. Niepotrzebnie się sprawdzać tam te tereny, ale zależy mi na tym, żeby się upewnić, czy nie ma tam rzeczywiście jakiejś znajdźki. Lecz nie tym razem. O, o. Daj sobie spokój, panie Filch. Dobra, ale niestety teraz jeszcze musimy to oglądać, bo nie da się pomijać tych filmików w Harry Potterze. Szkoda. How's the bean collecting? Friend George are up to their usual tricks, I presume. I heard about your Quidditch victory. Yes, well done, Harry. On to the cuppy, what? Oczywiście, że tak. Ale chyba nie w tej grze. Fajnie, że ten nikt też nam tutaj pomaga, że nas nie wydał. Bo jakby chciał, to by mógł to zrobić. Ale ewidentnie lubi Harry'ego portiera. A tam możemy przejść? O, zobaczcie, tam możemy przejść. Tylko pytanie, czy tam doskoczymy? No, oczywiście, że tak. Jeszcze jak? Tu nic, ale tutaj, tutaj. Aha. I to wszystko, co? No dobra. Nie będę ukrywał, liczę na więcej. A może to logo? Nie. Też kicha. No nic, to idźmy jedną drogą, która jest dla nas dostępna. Tylko tak, no jedna karta też tutaj jest, więc trzeba o tym pamiętać. O! Znów podpowiedź, gdzie mam się udać. Aczkolwiek... Ciężko będzie tam doskoczyć. Być może by się nawet dało, ale myślę, że tędy też się dostaniemy tam. No właśnie. Niko cię nie przeszedł, jak już to przed nad tobą. A to jednak różnica. Więc dobra, jesteśmy teraz po tej stronie. Tutaj zamknięte. No nic. Na razie poskaczmy po tym. Jak się ma sprawa teraz? Teraz możemy rzeczywiście dostać się tam, na drugą stronę. Pray I don't find you, my stealthy little student.
Ja pierdzielę, ale mnie ten kot wystraszył. Okej, no takich... Tak jakby tych jumpscare'ów się nie spodziewałem w Harrym Potterze. Ile można nazwać jumpscare'em? Ale serio, obsrałem się nieźle. Przez tego kotka. I co się tutaj w ogóle stało? Kotek zablokował się o Filcha, Fil zablokował się o kotka. Aj, te stare gry. I tak, możemy zejść na dół, nawet musimy zejść na dół, bo to już przecież nie będzie. No właśnie. Ale wciąż mnie martwi fakt, że nie mamy tej karty. Tak jakiś się czuję nagi bez niej. No dobra. Powiedzmy, że rzeczywiście nie dało się jeszcze zdobyć. Mam taką nadzieję przynajmniej, że się nie dało. Kurde, powiem wam ludziska, że chyba nie mamy tej karty. Bo tutaj wydaje mi się, że już jest koniec. Dobra, zmarnowałem tylko czas. Nie ma żadnej karty tutaj. Kartę dopiero później będziemy mogli zdobyć, także ruszajmy. Wow. Sorry za te okulary, ale tak się dzieje, kiedy jest gra zaltabowana. Już się naprawiło w każdym razie. Reflected in the mirror of Erised were Harry's parents, James and Lily Potter. Ah, James, a nie żaden Richard. As though hoping to fall right through the glass and reach them, he was startled when a voice sounded behind him. Harry turned slowly about. So you, like hundreds before you, have discovered the delights of the mirror of Erised, said Professor Dumbledore. He went on to explain that the mirror showed nothing more or nothing less. Than the deepest, most desperate desire of our hearts, but that it would give neither knowledge nor truth. The mirror of Erised will be moved to a new home shortly, Dumbledore went on, adding ominously that if Harry ever came across it again, he would be prepared. But prepared for what? Thought Harry. Filthy whelps gave us the slip, Mrs. Norris. I've locked the only door out of here for the sake of me nerves. Stay here and watch the library for a bit, my dear. Cóż za sekretne miejsce. Zwierciadło Ain. Coś tam, nie pamiętam nazwy, ale od tyłu oczywiście czyta się to jako pragnienia. Więc wiadomo, lustro pokazuje po prostu to, co Harry chciał zobaczyć. Zresztą Dumbledore nam o tym powiedział. Więc nie jest to jakieś wielkie odkrycie. Dobra, możemy przejść tam teraz. I właściwie to jest jedna droga. Okej. Okay. Zagadka rozwiązana. Ta pani Norris to tak teraz trochę 2 na 10 się przydała tutaj. Zapiszmy grę najpierw, potem się będziemy bawić. Okej, okay, te jedyne co mamy, tu mamy to. Dobra. 533 fasolki. Nice. Naprawdę nice. Na ciebie już nie kliknę, ale to by było dziwne, bo i tak nie ma sensu klikać w ciebie, skoro stamtąd przyszedłem. Teraz na górę jedynie możemy się dostać, co? No raczej tak. Gdzie się podział w ogóle Filch? Przyszedł tutaj, ale chłopa nie ma. Wyparował. No. Only way out of this room is past that gate. It makes an awful racket. You take that side of the room and I'll take this one. You'll catch you, Mrs. Norris. Dobra, czyli już się jednak spotkali ponownie. What's going on? Who was that? Someone's got past me. Doskoczymy w ogóle? Okej. Jolo. Nice, Harry. I to wszystko dlaczego? Dla jednej fasolki.
Było warto, co? Się pofatygować. Czyli tak, mamy kotkę pilnującą tutaj terenu i mamy tutaj drzwi, które są zablokowane. I zapewne trzeba właśnie użyć tych skrzyń do tego, żeby te odważniki przesunąć w górę. No właśnie. O. Nie. Najgorzej. Najgorzej, bo safe jest też daleko. Więc jak tam się coś spieprzy, to potem jest niestety sporo nadrabiania. Szkoda. O kurde, jeszcze tutaj trzeba iść na górę. No tak, no tak. Czyli tak naprawdę tam mamy dwa odważniki, ale tak naprawdę cztery różne miejsca, do których możemy wejść i w których możemy użyć tych... Nie, tych głazów. Na których możemy znowu użyć Wingardium Leviosa. Only way out of this room is past that gate. It makes an awful racket. You take that side of the room and I'll take this one. We'll catch them, Mrs. Norris. Intruder! Dobra. Jeszcze jedna próba zatem. Miejmy nadzieję, że druga próba będzie tą udaną. Choć mały włos i bym nie zdobył tej fasolki. Chyba jak zejdziemy na dół, to już się tutaj nie dostaniemy do góry. A czego się nie robi dla jednej fasolki, prawda? Przecież ta fasolka jest tak istotna dla mnie. Bo teraz, jako że tu jest pani Norris, to myślę, że ja w tym pomieszczeniu sobie pozostanę. Że nie będę z niego wychodził. Poczekam po prostu, aż pani Norris sobie odejdzie. No właśnie. Teraz. Idziemy naprzeciwko. Jakoś kotki się boję bardziej niż filcza. Więc jeszcze załatwię sobie sprawę po tej stronie. Z tym miejscem. Dobra. Wypad. Teraz zastanawia mnie tylko, czy tutaj na stole warto jest to niszczyć. Bo kotka się na to na pewno połakomi i nieważne. Na nic się nie połakomi. Myślę, że tam szybko pobiegnie, zobaczy co się znajduje. Ale to nawet nie odwraca uwagi, kurde, dziwne. Bo ja się będzie przekonał, że to właśnie odwróci uwagę kotki. W końcu niszczymy coś. No dobra. Więc na filcza też to nie zadziała. No właśnie, nie zadziała. Teraz szybko tutaj dajmy to. Dobrze, nie biegłem. Bo filtr rzeczywiście był daleko, ale kurde, on biegnie, kiedy są filmiki. To jest strasznie wkurzące. Ja bym został, utknąłbym w miejscu, a ten by mnie dopadł. Także ewidentnie cierpliwość jest tutaj cnotą. Leć. O, zobaczmy, może on... Nie, dobra. On też nie reaguje. Spoko. Najważniejsze, że jesteśmy na miejscu. No i klasa. Aha. Dobra, na szczęście Irytek się zjawił, bo tak to byłoby bardzo ciężko tutaj ominąć filcza i kotkę, ale właśnie, kotka została. No to już niedobrze. Ej. A, dobra. Pomimo tego, że już to jest rozwalone, to wciąż mogłem tam kotkę do tego zaprowadzić. Spoko. Całe szczęście, bo już się bałem naprawdę, że sfejlowaliśmy przez to. Że wiecie, softlocka mamy.
Okej, okay, Fred i George ewidentnie gdzieś chcą zjechać, no i Harry razem z nimi. Ale tylko, że oni o nas nie wiedzą. Dobra, gdzie my jesteśmy? Haha. Hey Harry, do you have 25 beans for us? That's it. That's all the beans we need. Thanks Harry. We couldn't have done it without you. Here's a wizard card for you. You've earned it. Thanks Harry. We really needed these. Remember, you don't know anything about us collecting beans. It'll be our secret, right? Come on, George. We've got work to do. Okej, okay, poznaliśmy ich kryjówkę. Jak widać, trochę tych kurde fasolek już mają tutaj nazbierane. Ale jak tak będą zbierać po 25 fasolek, to może im być ciężko nazbierać jakąś pokaźniejszą ilość. Chociaż ta ilość to już jest pokaźna. 23 na 25 kart już mamy. Herpogłupiec, starożytny Grek, pierwszy znany twórca Bazyliszka, to nie jest to. Aha, to jest ta kobieta. Rowena Ravenclaw, właśnie, średniowiecze, współzałożycielka Hogwartu, jej nazwisko nosi jeden z czterech domów. No i właśnie, mamy Hufflepuff. Mamy Salazara Slytherina. No jestem pewien, że też mieliśmy właśnie Godrika Gryffindor. W porządku. Tutaj niestety nie podejdziemy bliżej, a szkoda. Więc tak, no, odkryliśmy kryjówkę Freda i George'a. Czy coś nam z tego przyszło? No, poza kartą to nic. Nic nie zrobimy z tym faktem, że ich kryjówkę znamy. No i dobra, ludziska, ciśniemy dalej. Kurde, bardzo bym chciał mieć tutaj zapis gry. Bo odcinek już się trochę przedłuża. Ale zapisu nie ma. Chociaż teraz chyba będzie. Właśnie. Tutaj ludziska sobie zakończymy ten odcinek. No bo wiecie, mamy filmik, mamy koniec właśnie tego poziomu. Więc myślę, że to właśnie jest idealny moment do tego, żeby ten materiał zakończyć. Więc dziękuję za uwagę. Jeżeli się ten materiał podoba, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, zostawcie suba. I do usłyszenia w następnym, już zdaje się, ostatnim odcinku z tej serii. Trzymajcie się, cześć.